ように増えてゆく蝕む炎吹き消せし筆止まらぬこと生み出すら Say yeah yeah Say yeah Say by this わめこなんです泣いて塞いでそれでも痛むよ最高潮で狙ってみて yeah 設定掴んで勝者は Witam, zagramy w Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Jest to gra oparta na mandze i anime Masashi Kishimoto, opowiadająca o losach Naruto, nastoletniego ninja, którego marzeniem jest zostać Hokage. Grę już trochę pograłem, a właściwie to we Free Battle. Jakościowa jest fajna, ładna grafika. Najbardziej mi się podoba dodatek, że w końcu dodali możliwość, że można się zamieniać z supportami. To jest akurat genialne, co dodali, więc na nagraniach będę się mało odzywał podczas filmików. To zaczynajmy do gry. Game mode, select story, start. Zaczynamy od Ninja History, Deathmatch. ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志。見届けたならば伝え聞かせよう。これまで続く忍びの歴史を。お、zaczynamy pojedynek. Hashirama Madara. Bohaterowie, legendy, najpotężniejszy ninja. Po prawej stronie mamy sterowanie. Gramy na padzie oczywiście, na PC-cie. Sato to na Daito Madesura. Nam wataeru koto naku. Nao mo takami. Soして Nikushimi wa hirogaru. Kakute Kano futari wa Tsuini tachi戦い続けた。
My sterujemy tym! O, tak? A teraz to zauważyłem, że sterujemy. Tutaj mamy cele misji, żeby pokonać już to więcej niż 50% życia. Jedna alternatywna akcja. Acquire the sword i zniszczyć sprzęt Madary. Okej. Sterowanie jest tak samo jak w poprzednich wersjach na to. Pokaz, ale co? A o to chodzi, żeby wziąć słuchanie. Daj mi... Niestety coś na wiersza. Jest. Tu się schowa. I mamy też alternatywną akcję. Teraz ładujemy czakry. Jest, udało się. Więcej niż nie. Słyszycie? Smacznego.
たのを。お互い温まってきた頃だ。Zobaczymy, jakie mamy ten właśnie sterowanie tym golemem. Aha, tyle. Uuu, dostałem. やはりお前との戦いは別格。俺とここまで対等に戦えるものはお前だけ。これこそがしおりの戦いだ。俺はお前と戦いたいとは思わない。お前は俺の友だ。そんなものにこだわるのはお前には見えない。本当の夢ってやつがな。Karady maszynowe. Wow, prawie 200 uderzeń. Kolejny duda! Dobrze, zniszczyłem. Teraz musimy wziąć ten miecz. Lecisz.
闘争は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。I właśnie to ta walka zapoczątkowała historię ninja. Liczę na S rangę. Wszystko. Tutaj tak samo. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia następnym razem.